walne zgromadzenie członków OKS. Czym jest tak naprawdę? Okazuje się, że nie jest to spotkanie dla wszystkich. Jest spotkaniem dla zamkniętej, wybranej grupy ludzi. Pan ma... jest zaproszony? Ale to ja nie mogę wejść na... teren. Jeżeli nie ma pan, jeżeli nie ma pan zaproszenia... Miejsce publiczne. Nie, to nie ode mnie zależy. Ja nie mam obowiązku. A kto wydał takie zarządzenie? Pan prezes czy pani dyrektor? Pani dyrektor. Pani dyrektor, pani Dorota może wydała takie zarządzenie, tak? Tak. Żeby co, nikogo nie wpuszczać, tak? Tylko tych, którzy mają zaproszenie. Pani prezesie, jest pewien problem. Pan Wojciech twierdzi, że są tutaj wśród nas członkowie stowarzyszenia. I że chcą cała masa bardzo uczestniczyć w walnym zebraniu. Przepraszam, bo czy możemy sprawdzić, czy państwo są członkami? Czy pan podatkowo ma pan jakąś listę? Ma pan jakieś listę nazwisk? Tak, oczywiście. Na decyzja jest taka. Dziękuję bardzo za możliwość zapytania. Cześć, listą od 10 do 13 będą zaproszone. Dzień dobry. Pan radny. Dzień dobry. No, nie, jako reprezentantów jak najbardziej zapraszamy, natomiast nie możemy robić otwartego całkowicie spotkania. Także ja jak najbardziej zapraszam, tym bardziej, że będziecie mogli później odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Że nic za kurtyną się nie dzieje. Nic się za kurtyną nie dzieje. No ja wiem, ale wie panie prezesie, że tu mało ludzi jest. To co ci ludzie by tu sprawili? Zasada jest zasada, nie? Nie wiem, ale to bez sensu. Ja sam. Tutaj ma prawo wstępu każdy mieszkaniec od Polska. Każdy, tak jak na Radę Miejską, na którą ja wchodzę. Tak jak natomiast ci panowie łamią wszelkie prawa. Wszelkie. I dlatego to jest sprawa dla prokuratury, już nie dla Ministerstwa Sportu, a ten pan jest dodatkowo pijany. No jak to nie znaczy, że... Nie, ale to pan powiedział, że mogę wejść tu z panem, no to wchodzimy. Ja jestem na liście. To było aktualne, ale wcześniej. Teraz już pan prezes się poczuł się gorzej. Za późno jest. Za późno. Jak ty to znasz, a ja dzwonię. Panowie, pan prezes według mnie jest pod wpływem alkoholu. Czy powinniśmy jechać po policję, czy ją zaprosić? By było, jeżeli jest to. Jeżeli nie, jest to, wiem, to czułem, policja no. Tu się wzywa. Przepraszam, czy pan jest rodziną pana prezydenta? Słuchaj, to jest listę Szczepaniaka. No, czy będzie pan uczestniczył w walnym zgromadzeniu? Jest na telewizji Pixel. Jesteśmy tutaj, czy mógłby się może pan wstawić za nami, żebyśmy mogli wejść na walne zgromadzenie? Jako członkowie OKS-u. Jak ma pan przepustkę, to proszę bardzo. Załatwię wam wszystkim przepustki na białą rękę, jak będziemy ich odwiedzali. Organizatorem spotkania jest OKS, prawda? Jest zarząd OKS. Tak, ale nie jest to prywatna firma, więc każdy nie, powinien mieć nie jest według statutu prawo wejścia. Każdy członek. No to tu stoją członkowie. Tu są członkowie i nie są wpuszczani. Z tego co wiem, jest to walne zgromadzenie. Tak. Członków OKS. Tak. Dobry. Ale nie ma czegoś takiego, walne zgromadzenie zamknięte. Nie, to znaczy ja nie chcę z panem dyskutować na ten temat, bo akurat jako członek klubu. Zobaczymy, czy ja będę. Myślę, no zapewne będę. Tak, jest pan na liście. A no to proszę pana, to jest akurat inna sprawa. No dlaczego jedni członkowie są, a proszę pana, nie? Wszystkie wyjaśnienia możecie dostać od zarządu. No pani dyrektor nie chce rozmawiać. Pani dyrektor to nie jest żadna. Ale pani dyrektor podjęła decyzję o niewpuszczaniu. Taką otrzymaliśmy jako informację. Jako organizator tego spotkania tak. Jest właśnie... Jak się okazuje, nawet członkowie klubu OKS są traktowani wybiórczo. Jakie są ku temu powody? Dlaczego klub dyskredytuje część swoich członków, w tym pana Wojciecha Dołsę, byłego trenera reprezentacji Włoch, reprezentacji San Marino oraz reprezentacji młodzieżówki Polski w sekcji podnoszenia ciężarów, gdzie osiągał bardzo duże sukcesy? No dziwne po prostu zachowanie, nie wiem, no nie wiem, generalnie tutaj są jakieś podejrzenia, że nie wiem, że pan jest pod wpływem alkoholu, dlatego
ktoś zmienia i robi takie rzeczy i niczego nie dla mnie nie też jest, jest to bardzo dziwne zachowanie, bo raz tu zaprasza, a za chwilę mówi, że nie można wyjść. Czyli panowie byli zaproszeni dzisiaj, tak? Nie. My powinniśmy wejść jako normalni ludzie, bo na wolne zgromadzenie według statutów i prawa wchodzi każdy obywatel. Do tego stopnia, że nawet ten obywatel, nie będąc członkiem klubu, może przez członków klubu być wybrany na jakąś funkcję. Bo tak to wygląda. Tak wyglądają stowarzyszenia. Ale tutaj się niczego nie przestrzega. Wchodzą sami swoi, przyjmuje się sami swoi. To jest już prywatna rzecz. Nie bronię, tak? Ale prosimy. Dobry wieczór. Z panem prezesem chcemy rozmawiać. Co? Interwencja przebiegła szybko. Jak widać, policjanci byli zadowoleni z wykonanej pracy. Państwo nie byli zaproszeni. Dlatego państwo nie zostaliście wpuszczeni. My nie mamy podstaw, żeby go przebadać na alkomacie, dlatego że nie wyczuwamy czy też żadnej woni alkoholu od pana prezesa. Nie mamy podstaw, żeby pana badać. Niestety to nie koniec kontrowersji. Okazuje się, że prawdopodobnie złamany został zapis statutu o konieczności powiadamiania członków klubu na 14 dni przed walnym zgromadzeniem. Prezentujemy państwu rozmowę z byłym przewodniczącym Rady Miejskiej w Otwocku oraz członkiem klubu OKS panem Dariuszem Kołodziejczykiem. Czy dostał pan właśnie zaproszenie na walne zgromadzenie, które odbyło się wczoraj w dniu 5 grudnia? I jakie mogą być konsekwencje w związku z tym dla OKS-u? Nie dostałem żadnego zaproszenia. Jestem zdziwiony z tego powodu. W dniu dzisiejszym skontaktowałem się z sekretariatem klubu. Czy to prawda, że walne się odbyło? Ja wiem, że się już odbyło, tak, bo dowiedziałem się od innych mieszkańców. I dlaczego mi nie przekazano zaproszenia na te walne? Pani sekretariatu obiecała, że przekaże informacje pani Dorocie Mądrej, dyrektor Wysokiego Klubu Sportowego, która się jakoś ze mną skontaktuje w tej sprawie. No jeżeli to się wszystko potwierdzi, że ja po prostu w sposób nieprawny, tak, niezgodny z prawem, nie dostałem tego zaproszenia, no to oczywiście skieruję stosowne wystąpienie do sądu, myślę, przede wszystkim rejestrowego, żeby te uchwały nie zostały przez sąd uwzględnione, bowiem moim zdaniem, mając na uwadze treść przepisów prawa i samego statutu OKS-u i ustawy o stowarzyszeniach, to jest podstawa do tego, żeby po prostu doprowadzić do stwierdzenia nieważności tych uchwał z uwagi na niepowiadomienie w sposób właściwy jednego z członków stowarzyszenia. Tak? Z tego co wiem, takich przypadków jest dużo więcej i bardzo sporo osób, które były być może w jakiś sposób niewygodne dla obecnych członków klubu OKS, którzy układają się z zarządem i z panią dyrektor. Także myślę, że to nie jest przypadek jednostkowy. No to jeżeli mogę, korzystając z okazji, no to też apeluję do takich osób, które były członkami i nie dostały zaproszenia, żeby po prostu zwracały się z zapytaniem do Otwockiego Klubu Sportowego, dlaczego taka sytuacja ich spotkała. Trzeba będzie uruchomić panią starostę jako organ nadzoru nad stowarzyszeniami, żeby zbadała tą sprawę, dlaczego tak się dzieje, że członkowie stowarzyszenia nie są poinformowani o walnym, które się odbyła. OKS jest stowarzyszeniem, które finansowane jest głównie z pieniędzy Urzędu Miasta Otwocka, czyli z pieniędzy podatników. Jako mieszkańcy mamy prawo interesować się tym, jak wydawane są nasze pieniądze i kto nimi zarządza. A nawet członkowie OKS, którzy byli niewygodni, nie zostali wpuszczeni na salę. OKS to klub wszystkich mieszkańców Otwocka, a nie wybranej elity.